A witam wszystkich serdecznie. E, witam polską grupę i polonijną na dzisiejszym spotkaniu. A słuchajcie, nagraliśmy ostatnio wideo na temat e, e, cukru. Piotr dużo powiedział, jaki to negatywny wpływ e, ma cukier. Mm, A to jest taki duży temat, więc postanowiliśmy e, nagrać tą część drugą. E, więc a, a poza tym jeszcze ja chciałabym troszeczkę powiedzieć na temat produktu, który nazywa się Karb tutaj w Stanach, a w Polsce nazywa się Biała Fasola, ale ma te same składniki i te same działania. Dlaczego ja chcę o tym produkcie powiedzieć? No to potem dowiecie się, bo to jest związek właśnie z tym cukrem, o którym będziemy mówili i, i z tymi węglowy. Dynamic. Czy chcesz, Piotr, coś powiedzieć tak na wstępie? No, na pierwszym spotkaniu na temat cukru mówiliśmy. Cukier po prostu można teraz w tej, w tej chwili powiedzieć zabija nas tak na raty. Wszystkich nas, wszystkich. Nawet my, jeżeli obronimy się przed to ilością cukru, to niestety nie unikniemy tego, bo wszędzie, w jaki produkt do ręki weźmiemy, to tam jest dodawany cukier. Wszędzie i, i wokoło. Także no, to doprowadziło do tego, że wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu uzależnieni od tego, żeby ten cukier spożywać. Ręka nam sięga po kawałek tam czekoladki, cukierka. Czy jakiegoś czegoś innego słodzika, ciasteczka, czy tortu, cokolwiek, prawda? No a my wiemy w tej chwili, że w owocach przypuśćmy, jest ten cukier też, glukoza już przetrawiona i można też tego cukru dostać, ale w małych ilościach. Słuchajcie, my też jedząc owoce bez ograniczenia i jak to by powiedział w nadmiarze. Możemy też spowodować u siebie te spustożenia, które robi cukier w naszym organizmie. Także ze wszystkim trzeba ostrożnie. Na pierwszym spotkaniu mówiliśmy, ile cukru jest wszędzie, a teraz byśmy chciały, bo chciałbym Wam powiedzieć, co powoduje cukier. No ale Ela tutaj ma pierwszy głos. Niech ona tam trochę powie. A jest co, bo no, e, ostatnie wideo to zakończyliśmy, mówiliśmy o średnim spożyciu cukru. Ja bym chciała to powtórzyć jeszcze raz, bo to jest takie ważne, bo światowa, e, e, światowa średnia na całym świecie przeciętna osoba spożywa około 24 do 25 kg cukru rocznie. Okay? To jest światowa średnia. Stany Zjednoczone, w USA średnie roczne spożycie cukru wynosi około 50 do 60 kg na osobę. To jest więcej niż dwa razy ta światowa norma jest, prawda? A teraz w Europie Zachodniej średnie spożycie wynosi około 35 do 40 kg. Też jest bardzo dużo, bo to jest od, 15, od 10 do 15 kg więcej niż ta średnia, światowa średnia, prawda? Ale teraz jeszcze ja tutaj sobie odszukałam informację, bo o Polsce, prawda? To teraz średnie spożycie cukru w Polsce jest dość wysokie i plasuje się w czołówce europejskiej. I z danych wynika, że Polacy spożywają średnio około 40 do 45 kg cukru rocznie na osobę. To jest też. No, może to nie jest aż dwa razy tyle, ale prawie dwa razy tyle. Ale teraz ja chcę, żebyście sobie to tak uzmysłowili przy liczeniu na gramy. Co to wszystko oznacza? Ja, ja może najpierw powiem, ale daj mi jeżeli, jeżeli już tak? powiedziałaś o tej przeciętnej, nieprzeciętnej, prawda, spożycia cukru, ile myśmy jako ludzie e, w kilka wieków, kilka stuleci te, wstecz. Zjadali cukru na osobę mniej więcej. Tam naukowcy wyliczyli, że to było około dwóch kilogramów cukru, słodzików, wszelkiego rodzaju i to w postaci miodu. Prawda, z tego miodu, jeżeli się cukier wysłuje, to, to było dwa kilogramy na rok. A Ela tutaj dzisiaj mówi, o 50, o 30, o 40 kg, 60. No to przecież, słuchajcie, to przecież jest, jak to można powiedzieć, knockout. Knockout. I teraz można powiedzieć tak: wszyscy, gdzie ta średnia w takim kraju jak Polska, czy Ameryka, czy Europa, to jesteśmy uzależnieni od cukru. Te wielkie koncerny. Przemysłowe i nieprzemysłowe, żywieniowe w miarę postępu lat uzależniają nas od spożycia cukru. Tak, tak. Czyli jesteśmy jak narkomani. Narkomani za narkotykami, ale my jesteśmy narkomani w stosunku do cukru. Nie da się w tej chwili powiedzieć tak, że nie będę ja cukru od tej pory ani ani ciasteczek, ani tam, przecież w chlebie jest cukier, tu jest cukier, wszędzie, gdzie tylko dotkniecie ręko, Nawet tutaj pisali specjaliści, w żywym mięsie, tym takim surowym mięsie jest dużo cukru dodawane, czyli tego słodzika kukurydzianego. Nie ma ucieczki w związku z tym. Jeżeli jesz mięso, to nie dość, że ono już jest samo w sobie złe, to jeszcze ma ten cukier. Słuchajcie, tego się nie da uniknąć w tej chwili. To nie da się uniknąć. Trzeba mocno pracować, żeby po prostu sobie pozwolić na to, że ja jestem trochę z boku od tej przeciętnej. To tyle ja na, na razie na jakbyś. Ty tam no to mogła. ja wrócę jeszcze właśnie do tych yy, przeliczeniu teraz nagramy. Chcę, żebyście sobie to uzmysłowili, że. Zalecane codzienne, codzienne spożycie cukru dla przeciętnej osoby dorosłej wynosi 25 do 50 gramów. Co to znaczy to jest od 6 do 12 łyżeczek dziennie. Także w przeliczeniu na rok, jak weźmiemy 25 gramów tylko tego cukru, to powinniśmy 9 kg na osobę albo 18, to w zależności jak taka większa, osoba, może taka większa osoba potrzebuje więcej, nie? To tylko chciałam, żebyście sobie uzmysłowili, że 6 łyżeczek dziennie, maksymalnie 12, jak to jest duża osoba. Ja może jeszcze powiem coś takiego. My, jeżeli mówimy o łyżeczkach cukru, każdy myśli, że ten cukier biały do herbaty, czy do kawy, jak się Nie, proszę Państwa. Ogólnie, jeżeli zjadłeś bułkę słodką, jeżeli zjadłeś ciasteczko, ono może nie jest słodkie, ale ono ma tam cukier, to też się liczy. Jeżeli wypiłeś soczek, on nie jest taki słodki, straszliwy jak Coca-Cola na przykład, ale wypiłeś soczek, który ma też trochę cukru. To ogólnie rzecz biorąc, na dzień nie, wol, nie powinieneś przekroczyć tego limitu, o którym Ela tutaj mówiła. A niestety, jeżeli statystyki mówią 30-60 kg, no to yy, prawda, 9 kg na rok to i tak jest bardzo dużo. To w stosunku do tego, co ludzie pierwotnie jedli, to my jemy cztery razy tyle. Cztery razy tyle tego cukru, prawda, zjadamy. Kiedyś nie było cukru, bo cukru nie produkowano. Natomiast produkowano miód i tak dalej. Jad, je, je, jedli ludzie owoce, jedli ludzie tam e, różne maliny, i inne śliwki, w których nie było cukru. Trochę. Więc nie można powiedzieć, że oni tylko zjedli te dwa kilogramy w miodzie. To był produkt. Natomiast w produktach, które spożywali... Na pewno z jednej, drugie tyle, no to będzie 4-5 kilogramów na rok. Teraz podniesiono to stawkę do dziewięciu. No, niechby tak i zostało, to i tak byśmy byli bardzo zdrowi. No, ale słuchajcie, i właśnie dlaczego my o tym mówimy? Dlatego, że takie wielkie spożycie cukru powoduje, że tu w Ameryce to jest epidemia otyłości a już nie mówiąc o cukrzycy typu 2 i choroby serca, to są na numer jeden. I teraz zobaczcie, idziemy do lekarza, bo mamy tą cukrzycę. Co lekarz daje nam? Insulinę, prawda? Daje nam leki. Ale nikt nie rozmawia z nami na temat y, 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 diety, co mamy jeść. Często mówią, no, może Pani jeść. Teraz pani bierze leki, to już Pani może wszystko jeść. Już pani jest bezpieczna. To, to nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby wziąć odpowiedzialność w swoje ręce. Dlatego my rozmawiamy o tym, chcemy, żebyście po prostu byli świadomi tego i. Zaraz powiemy więcej ciekawych rzeczy. To tylko na początku to statystyki chciałam powiedzieć. I teraz powiemy troszeczkę na temat napoi. Piotr trochę już powiedział, bo napoje o najwyższej zawartości cukru. I teraz, które napoje mają tę dużo ilość cukru? Napoje gazowane. Słuchajcie, cola i te wszelkiego rodzaju lemoniady. Teraz zobaczcie, jedna puszka, kupujemy sobie puszkę, pić nam się chce, no kole sobie wypije, czy tam jakąś inną, lemoniatkę. Zawartość cukru w tej puszce jest około 35 do 40 gramów y, y, cukru. A co powiedzieliśmy, że y, w ciągu y, dnia, ile 9. powiedzieliśmy? A, y, 9. Dziewięć... Y, tak, 9 gramów, tak? To teraz sobie wyobraźcie, wypiliśmy puszkę i już ma, jesteśmy załatwieni na kilka dni do przodu, tak? I teraz tak, jak tak się przelicza, z reguły na 1 litr cukru w takim napoju to jest około 100 gramów cukru. To teraz, jak wypijemy takie 4 puszki, to sobie wyobraźcie, ile my tego cukru żeśmy dostarczyli. I często właśnie nie zdajemy sobie tego sprawy. I tak jak Piot powiedział, ale ja nie słudzę. Pamiętasz, Piotr, jak do nas ludzie przychodzili, to pierwsza rzecz pytaliśmy o cukier, to ja cukru nie używam. Ja do kawy cukru nie używam, do herbaty nie używam. Tak. Ale my pytamy się, a co jesz na śniadanie? No lubię sobie zjeść ten begol, tam bułeczkę taką, i, i... ale ludzie sobie nie zdają sprawy, że Mączne potrawy to jest cukier. No, oprócz, oprócz tego one, one są też słodkie. One są też słodkie. Oczywiście, już nie mówiąc o tym, że tam cukier też jest, nie? Tak. I teraz y, są takie, wiesz, y, te y, napoje, które dają ci energię. I bardzo reklamowane są, i są reklamowane wśród studentów, i, i studenci piją to, bo przed egzaminami muszą się uczyć się to całe noce, piją to. I nawet sobie nie zdają sprawy, jak niszczą ten swój organizm. I teraz w takim napoju, tym energetycznym, to jest w mniejszej puszce, to jest około 25 do 30 gramów cukru. W takiej szklaneczce jednej sobie wyobraźcie. To ile już mamy więcej niż norma dzienna? Piotr, ty dobry z matematyki, jesteś nauczycielem. Dwa razy, dwa razy no, norma no, dzienna. I. I ten, no jeszcze inne napoje takie izotoniczne, tak samo jest 20 do 25 gramów cukru w, w dwóch szklankach, no to już są, już lepsze, bo jest 40 do 50 gramów cukru na jeden litr, no to już nie jest tak. Ale teraz soki owocowe, to by się wydawało, że to jest coś dobrego dla nas, prawda? Bo sama nazwa owoce, ale niestety, w takiej szklance soku owocowego mamy 20 do 30 gramów cukru. No to jest dwa razy tyle, pamiętajcie, że to jest dwa razy tyle więcej niż dzienne zapotrzebowanie. A przecież my w ciągu dnia jeszcze inne rzeczy jemy i pijemy. Także to trzeba troszeczkę tak sobie no, uzmysłowić, co my dla siebie robimy. Albo na przykład takie tutaj bardzo modne są herbaty mrożone. Bo nawet jak my idziemy do restauracji, to ta woda jest taka okropna, ja nie mogę tej wody pić, to nasz Krzysiek nas nauczył, to zamawia to herbaty mrożoną, bo no to ta woda, ta sama woda jest, ale tam wrzucą tam tego proszku i człowiek już nie czuje tej wody okropnej. No ale taka też jest w takiej dobrej szklance, to jest 20-30 gramów cukru. No i już. Jeszcze teraz obiad się zje, a już nie daj Boże zamówi się jakiś deser. Już człowiek jest załatwiony na cały tydzień, tak? Także y, to jest problem, bo napoje słodzone są szczególnie problematyczne. Dlaczego? Ponieważ cukier w, płyn, jak jest, w, płyn, w płynnej formie w tych napojach szybko dostaje się do krwiobiegu. I co się dzieje? I... Powoduje gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi. Więc dostajemy tej energii, fajno jest, czujemy się, ale i teraz takie regularne spożywanie napojów przyczynia się do wzrostu ryzyka otyłości i cukrzycy typu tu i chorób serca, dlatego że jak dostarczamy to i dostarczamy to, dostarczamy, i organizm już nie daje rady sobie z tym. I teraz, dlatego to jest takie ważne, żeby ograniczyć napoje, te słodzone napoje. Bo e, przecież możemy wodę pić, tylko nie, znów nie z butelek tych plastikowych, ale my to bierzemy zawsze napoje z sobą. My mamy takie butelki szklane, wlewamy wodę z filtra, wrzucimy troszeczkę sobie. O, proszę bardzo, tutaj napój pływa. Mięta z ogródka, tutaj jest ginger y i cytrynka i to jest najzdrowszy napój. Tam nie ma cukru i to nam po prostu y y y robi, że mi się lepiej czujemy, a, a, nie, a nie gorzej. Tak nie ten... gorzej. Mogę do... powiedzieć coś, jeżeli do tego mogę dodać. Tak, tak. To tutaj taki cytat z mojej książki podam. Aha. Zwiększona podaż cukrów w diecie może wywołać cukrzycę typu ty, ty typu 2, zwaną cukrzycą nabytą. Tak. Taka dieta stymuluje, stymuluje trzustkę do wydzielania jak największej ilości insuliny w celu obniżenia poziomu glukozy we krwi, czyli cukru we krwi. Bombardowana trzustka. Bo tych my widzimy, że dwa, 3, 4, 5 razy tyle dziennie dostarczamy cukru niż no, norma jest. No to z czasem ta trzustka odmawia posłuszeństwa, a wydzielanie insuliny staje się takie chaotyczne, zaburzone i nie zawsze zgodne z tym, co powinno. Nadmiar cukru sprzyja gromadzeniu się tkanki tłuszczowej i szybkowi, przy, szybkiemu przyrostowi tłuszczu we krwi. Początkowo jest to składowane w wątrobie. Zdolność wątroby jest jednak ograniczona. Wtedy, kiedy wątrobia jest wypełniona do swojej maksymalnej pojemności, ten, ten glukoza, ten cukier i ten tłuszcz w postaci tkanki tłuszczowej odkłada się... Między innymi na pośladkach, na brzuchu i na uda. To jest najczęstsze i naj, w pierwszym stopniu, kiedy my stajemy się, mamy nadwagę. No, bo, po prostu również dieta bogata w cukry powoduje również szybsze wyczerpanie się rezerw kolagenu. Sprzyjając starzeniu się skóry, uważa się, że aż około 50% zniszczeń skóry związane jest bezpośrednio z nadmiarem, nadmiarem cukru prostych w diecie. Brak witamin i składników mineralnych w cukrze, bo tam ich nie ma. Tam cukier nie ma nic, prócz tego, no, jak to, że się spala. Prowadzi do wykorzystania rezerw do jego metal, do jego do, do zredukowania tych prawda, skutków cukru, musi organizm to zredukować. Chodzi tu głównie o witaminy z grupy B, których niedobór powoduje mnóstwo objawów. I ten cukier, jak zabierze te witaminy, zabierze niektóre minerały, to powoduje zaburzenia rytmu serca, chroniczne zmęczenie, niepokój. Drętwienie kończyn, bezsenność, trudności z koncentracją, niestrawność, wysypka i wiele, wiele innych. To na tyle, co ja bym tutaj jeszcze do tego dodał. Fajno. Ja chciałabym powiedzieć, bo jest dużo badań naukowych robione na ten temat. I y, były robione badania naukowe, żeby. Y, badania nad y, preferencjami smakowymi. I w tym nad wpływem cukru na różne grupy wiekowe i etniczne. I na przykład te badali różnice w preferencjach smakowych między rasami. I się okazało, że osoby, którzy, że osoby o czarnej skórze preferują bardziej intensywne smaki słodkie, co może prowadzić do większego spożycia cukru. Ale to nie jest, że to tam w genach mają czy coś. To jest po prostu szczyników kulturowych i środowiskowych. Teraz dzieci preferują cukier, a z dziećmi to jest właśnie bardzo ciekawa historia, bo dzieci lubią słodkie rzeczy, te słodkie smaki bardziej niż dorośli. I teraz badania pokazują, że dzieci mają naturalną skłonność do preferowania cukru, ponieważ ich organy potrzebują więcej energii, bo one no, rozwijają się i rosną. W porównaniu z dorosłymi, dzieci są bardziej wrażliwe na smak słodki i mogą łatwiej uzależniać się od produktów zawierających cukier. I teraz te społeczno-ekonomiczne i kulturowe czynniki. To jest, słuchajcie, my Polacy nie, nie musimy daleko szukać. Jeśli ktoś przychodzi do nas w odwiedziny, no to przecież musimy mieć kawałek ciasta, prawda? Albo te ciasteczka, albo jak y, y, mamy obiad, no musi być ten, ten deser, prawda? No, jakiś serniczek, czy szarlotka, czy coś, bo to już my mamy to we krwi. My mamy to już takie. Także są kultury, i między innymi właśnie ta kultura osoby o czarnej skórze tak samo reagują jak my, i wtedy oczywiście dostarczamy sobie więcej tego cukru. No, właśnie. Ktoś przychodzi do nas, i my stawiamy. Na talerzu pokrojone ogórki, pomidory, marchewkę. No takie są teraz, prawda, takie zestawy w sklepach, nawet. Marcheweczka ta malutka, tam brokuły, tam cokolwiek. No i to tak powinno się przyjmować. No ale jak to? Bez ciastka, bez żadnego takiego kawa, na no kawa się słoży i tak dalej. Dlatego ta nasza kultura, która nas wychowała, to ma swoje wady też. Trzeba to w jakiś sposób załagodzić i odejść od tego. A wiecie, te kampanie przemysłowe, które produkują y, takie przetworzone y, produkty, to były badania nad dziećmi. Wzie, no to te dzieci może miały takie 4, 5, 6 latek. No i postawiono im 10 rodzajów różnych jogurtów. No i te dzieci miały próbować, ale nie miały mówić, czy ten jogurt to jest dobry, czy smakuje mi, bo, bo oni, naukowcy wie, wiedzą, że dzieciak czasami nie powie prawdę, tylko powie to, co ty chcesz to usłyszeć. I oni ich obserwowali. Więc dziecko, które wzięło jogurt, spróbowało bez cukru, to od razu się skrzywiło, złapało butelkę wody, popiło i tak Potem dalej, no to już było troszeczkę lepsze, ale jak ten ostatni jogurt, co było dużo cukru, było słóciutkie, to jak wzięły, to te dzieci były rozpromienione i, i ci naukowcy wiedzieli, że ten produkt się najlepiej nam będzie sprzedawał. Bo tutaj, tutaj te kampanie zatrudniają naukowców, żeby właśnie robili takie badania, co najlepiej się będzie nam sprzedawało. Także z drugiej strony ja tak się zastanawiam, czy tak całkowicie... Można winić te zakłady przemysłowe, które produkują masę, masę produktów i tam jest dużo cukru, czy po prostu ta nasza nieświadomość, to, że my nie wiemy o tym, ile tego cukru powinniśmy My, my nie czytamy tych etykietek, jak jesteśmy w sklepie, tylko patrzymy, o tak jak Piotr, dzisiaj mówiłeś, nie? nasz Krzysio to jak był mały, to my kupowaliśmy ten Kokopaw. Ile tam cukru było, ale my byliśmy nieświadomi tego i dzieciak chciał, no to się kupowało to, co on chce, prawda? Żeby to dziecko zjadło. I dlatego my to nagrywamy. I chcemy, żebyście się uświadomili, że czytajcie etykiety, patrzcie, ile tego cukru, teraz wiecie, ile cukru na dzień można, także procentowo sobie wyliczajcie i, i po prostu chroncie te dzieci. I teraz e, e, słuchajcie, co się działo w pewnej miejscowości, taki był okres, że dzieci chodziły do dentysty, bo miały straszne próchnicę, więc takiś mądry dentysta się zainteresował. Co to może być? Tego nigdy tak nie było. Więc pytał, rozmawiał z rodzicami, co te dzieci jedzą. Czy te dzieci cukierków dużo jedzą, czekoladek dużo jedzą? To no praktycznie nie. No na śniadanie jedzą te chrupki. Potem no tam wypiją troszeczkę sok, jakiś soczek daje się do szkoły, żeby mieli to drugie śniadanie. I tak w sumie to nie było aż tak strasznie. Więc ten lekarz na tyle mądry był, że poszedł do sklepu i kupił wszystkie te rodzaje tych chrupków. I zaczął je analizować. I co odkrył? Słuchajcie, w takiej jednej miseczce, co dziecko je rano, tam jeszcze doleje się mleka do tego, było 45% cukru. To jeśli my, dla takie dziecko na przykład, tam było sześć łyżeczek, tak? To to tam już trzy łyżeczki to w tym jednym tylko miseczce, sobie wyobraźcie. I teraz potem dziecko wypiło soczek, potem wróciło, to jeszcze jakoś czekoladkę dostał. I co się dzieje? I ten dzieciak tego cukru tak dużo w siebie wkłada. I potem się dziwimy, że dzieci są otyłe, potem się dziwimy, że dzieci mają cukrzycę, że, że jakieś różnego są choroby, ale teraz ten e, e, dentysta, bardzo mądry, był oburzony, jak to odkrył. Więc skontaktował się z innymi dentystami, i oni mieli to sam problem. Więc zebrał chyba ponad tysiąc podpisów i wysłał do e, rządu z taką petycją. Że to nie może tak być, bo dzieci jedzą te chrupki, bo jest strasznie dużo ten, ten marketing w telewizji. Dzieci oglądają sobie filmy i tam co parę minut są takie chrupki, takie chrupki, takie chrupki. I to dzieci chcą to jeść. Więc oni wystąpili, żeby wyeliminować te reklamy w telewizji, w programach dziecięcych żeby dzieci po prostu no nie chciały tak jeść tych chrupek takich z tym cukrem, a poza tym, dlaczego tyle cukru jest w tych chrupkach. I sobie wyobraźcie, że był taki dyrektor tego wydziału, nowy, młody, energiczny. No i tak sobie przeanalizował to wszystko, sprawdzał faktycznie, to się zgadzało, no i powiedział: Ok, to my wyeliminujemy te wszystkie reklamy y, 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 o produktach dla dzieci. I myślicie, że to się stało? Nie, to się nie stało. Człowiek został zwolniony, bo za mocno chciał, dlatego że te kampanie przemysłowe to za głowę się złapały. To jak to? Przecież, jak my reklam nie będziemy mogli robić, no to my zbankrutujemy. I teraz jeszcze mało tego, wydawali 600 milionów, to było bardzo dawno temu, rocznie na reklamy. To teraz telewizja podniosła szum, że jak to? To my przecież upadniemy, kto nas będzie utrzymywał. Więc znaleźli taką drogę, żeby człowieka usunąć, dali mu inne stanowisko, zatrudnili kogoś innego, no i wszystko poszło w niepamięć. Także... I, I tak się dzieje. To ma prawdę, rządzi. Państwa. Mam do Państwa taką, no, jakąś dywagację, jeżeli zobaczycie na ulicy, czy gdzieś w swojej rodzinie, czy gdziekolwiek kogoś otyłego, czy otyłe dziecko, to ono nie jest obżartuchym. Ono może mało jeść, ale dużo cukru w siebie sypać. I te mało jedzenie, i te, na przykład oszczędzanie, nie jem, obiadu nie zjem, tego nie zjem. Nic nie da, nic nie da. Cukier zrobi swoje. Więc jeżeli widzimy, to są ludzie, nie, nie oni są winni, są winne te wielkie korporacje. Wielkie korporacje, które doprowadziły do tego, że nasze społeczeństwa tak wyglądają, jak wyglądają. I to idzie no, progres straszliwy. Do przodu idzie tak zachorowalność na to coraz większa. A czym to się potem objawia? No, nie tylko, że ma złą figurę, nie. Ten organizm jest chory w całości. On po prostu jest, sprawia wrażenie zakwaszenia. Jeżeli jest organizm zakwaszony, bo cukier straszliwie zakwasza, mięso zakwasza i inne rzeczy zakwaszają, jeżeli jest organizm zakwaszony, to nie może istnieć, nie może żyć. Więc organizm próbuje ten zakwas w nas zniwelować. Więc wyciąga z kości wapno, różne minerały, witaminy, żeby ten cukier jakoś prawda, zbalansować, żeby go nie było za dużo we krwi. I tam w nocy to wszystko się dzieje całe 24 godziny. No, i tam mu się udaje tak, w taki czy inny, ale ten organizm mimo wszystko jest zakwaszony. A jest zakwaszony, to znaczy otwarte drzwi na wszystkie choroby. Wszystkie. Zapalenie gardła i innych i tak dalej. Cokolwiek nazwiecie jakąkolwiek chorobę, to ten organizm jest w stanie przyjąć. To, to no, znaczy, tak. gdzie my idziemy. Jest to na zakończenie, ja bym chciała jeszcze powiedzieć, bo tutaj mamy osoby. Chciałabym powiedzieć na, na zakończenie o produkcie biała fasola. To biała fasola to jest nazwa tego produktu w Polsce, a tutaj w Stanach to są carbs. I dlaczego chciałam powiedzieć o tym produkcie? Bo biała fosola została opracowana na bazie ekstraktów roślinnych, aby zapewnić łatwy i wygodny sposób na wsparcie zdrowej diety. Dlatego, że teraz, nawet jakbyśmy nie wiadomo, jak ciężko pracowali, żeby ten cukier wyeliminować, słuchajcie, to jest niemożliwością. Ja, jak idę do sklepu, robię zakupy, to stoję, czytam, składniki, to Piotr się denerwuje. Co ty tam tak stoisz długo? To bierz i idziemy. Nie, bo ja chcę wiedzieć, co tam jest. I, i y, najlepiej to, jak idziemy do sklepu, to robić zakupy, tylko nie wchodzić w te. Y, y, jak to się mówi, w te, 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 y, te regały. Między te regały. Tak. Alejki, panie, alejki. W te alejki, właśnie dziękuję ci. O... Tylko tak na zewnątrz, tylko to kupować. My to bardzo mało wchodzimy. My właściwie to w ogóle nie wchodzimy. Wchodzimy tylko w wążonki, bo tam Piotr kupuje ten ezek bret. A tak to, to my nie chodzimy. I, ale, dlatego, że to jest nieuniknione, ludzie, tak jak tu w Ameryce, ale teraz i w Polsce, są po prostu otyli i nie wiedzą, co z sobą zrobić, jak tutaj to, to wyeliminować, bo no Pić musisz coś, jeść, musisz coś. I m, to jest właśnie produkt, który jest e, e, zawiera ekstrakt z białej fasoli, bo ile byśmy musieli fasoli takie zjeść dziennie, to jest niemożliwością. Dlatego jeśli bierzemy suplement, to jest, jest zrobiony ten ekstrakt, to nie musimy tego dużo o, brać. I właśnie ta biała fasola stanowi uzupełnienie diety bogatej w węglowodany bo ludzie właśnie większość ludzi za dużo je tych węglowodanów i teraz ta biała fasola wspomaga organizm w przetwarzaniu pokarmów i posiłków zawierających węglowodany i z tego co ja rozumiem ta biała fasola co ona ona robi że jak my jemy te produkty, chleb, czy tam jakieś ciasto, czy ciastka, czy jakieś tam węglowodany, to ona powoduje, że to wchłanianie jest powolniejsze, także nie mamy takiego skoku, cukru w górę i ten nasz organizm tak nie wchłania tego. I dlatego to jest takie pomocne dla osób, które chcą stracić, zgubić wagę. Także jeszcze raz, Carb Blacker tutaj w Stanach, a w Polsce nazywa się Biała Fasola. I dlaczego ja mówię o tym produkcie? Bo to jest bardzo związane właśnie z tym, co dzisiaj mówiliśmy, z tą dietą, jaką większość ludzi ma. I jeszcze tak, ten, ta biała fasola opóźnia trawienie i wchłanianie węglowodanów, ja już to chyba powiedziałam. Teraz zmniejsza kaloryczność produktów skrobiowych, pomaga obniżyć indeks glikemiczny produktów skrobiowych i wspiera Twoje wysiłki na rzecz prawidłowego odżywiania i pozostawiania aktywnym. Bierze się trzy tabletki dziennie i bierze się to przed posiłkiem. To wtedy, no, to tak, pomaga to we wszystkim. Jeszcze, jeszcze tak. jedną uwagę taką mam. Dużo ludzi nie kojarzy sobie, że węglowodany to jest cukier. Dużo ludzi nie kojarzy sobie, że glukoza to jest cukier. To jest wszystko... Jeżeli pisze się w pismach naukowych, jeżeli byście czytali, to tam trudno się zorientować, o czym oni piszą. Ja wiem, że cukier szkodzi, a cukier jest tam wymieniony raz, a może dwa. W takich pięciu czy ośmiu stronicach to jest węglowodany, a takie, węglowodany, a takie glukozy, a tamte. Proszę Państwa, nie oszukujmy się, wszystkie słodziki, wszystko co słodkie, to jest nasza śmierć. Jeden z naukowców w 1957 roku pracował nad tym cukrem, i w końcu. Po wielu badaniach i w wielu konkluzjach napisał, że pytanie takie zadał: Kiedy jedzenie przestaje być jedzeniem, a staje się trucizną? Mówi, pierwsze, co trzeba nazwać tą trucizną, to jest cukier, to są słodziki, to jest wszystko, co my słodzimy, co mamy cukier we wszystkich postaciach, we wszystkich postaciach, wszędzie, wszędzie jest cukier. I to jest trucizna, on nazwał to po raz pierwszy i bardzo ładnie to zrobił. No. A no to na tym zakończymy. Nie, nie e, wyłączajcie się, ja teraz zatrzymam to wideo i będziemy mogli sobie tak jeszcze troszeczkę porozmawiać.